Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk, Gdańska 39, Centrum Handlowe Manhattan, pierwsze piętro, box 99 i 100. Witam Was serdecznie i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Męczące to jest, tak, jestem trochę zmęczony. Dlaczego? Dlatego, że przez dwa dni ja i mój pies intensywnie przeszukiwaliśmy. Przekopywaliśmy różne miejsca, żeby znaleźć płyty. Płyty, które będą Wam odpowiadały. Mam nadzieję, że się za wiele nie pomyliłem, że faktycznie znajdą się nabywcy na to, co przede mną i na to, co w następnym odcinku, w następnym i w następnym, tak dalej. Słuchajcie, no ja to szukałem tych płyt, ale piesek to tam różnie bardziej chciał się bawić. Zresztą sami zobaczcie. No dobrze, słuchajcie, zaczniemy. W Holandii byłem, no to co? W Holandii dużo Polaków, no dużo, no i dużo polskich płyt winylowych. No może za dużo nie, no ale parę się znalazło, słuchajcie. Zbigniew Namysłowski, The Quartet, Quintet, na album Open, Polish Jazz 74, 87 rok. Płytka w stanie mintowym, nigdy nie grana, nie słuchana jeszcze. Proszę bardzo. No a co najciekawsze? Najciekawsze to są na przykład list Polskiej Agencji Artystycznej Pagard do Maiden Management BV Gorinchen, Holandia, do pana Ruud de Graaf, dyrektor. Drogi panie, dziękujemy bardzo za twój list. 10 kwietnia 1989 roku. Koncerni Zbigniew Namysłowski. Otrzymaliśmy Waszą propozycję tu. Nie otrzymaliśmy. Podaliśmy Waszą propozycję artyście, który będzie się osobiście z Wami kontaktował telefonicznie w ciągu najbliższych dni. Mniej więcej tak to napisane. Leszek Michorowski, Jerzy Paczek. Okej. To z tej samej agencji. Jazz Forum Poland, Zbigniew Namysłowski, number one alt saxo in Europe. To nie było skromne, number one saxo. To mamy drugą stronę, a tu wybraną dyskografię Namysłowskiego, do tej samej agencji wysłane. I najciekawsze z tego wszystkiego jest to. Odręczny list napisany z Attendon przez Zbigniewa Namysłowskiego do tej agencji, który przeprasza, że tak późno odpowiadam na list, bo agencja Pagard i Polska Poczta są bardzo wolni i leniwi. I on trzymał dopiero ten list dwa dni temu i oni w tym momencie mają tournée w Grecji i list może być do Was wysłany z Grecji. Wierzę, że grecka poczta jest solidniejsza i szybsza. Ponadto nie będę więcej współpracował z agencją Pagard. Proszę całą korespondencję wysyłać na mój prywatny adres. I tam jeszcze coś podpisane Zbigniew Namysłowski. I jeszcze zdjęcie Zbigniewa Namysłowskiego wykonane przez Jan Bebel. Tak to mi się wydaje. Dobrze, oprócz Namysłowskiego mamy drzewo rodzinne Andrzeja i Eliza. Nie muszę wspominać, że płyta mintowa, okładka VG+. Urszula Sipińska, alternatywna okładka. Made in Poland i znak. Mimo tego, że Pro nie wydał, to tutaj mamy logo, znak. Jakiś tam, jakąś pochodnię i znak pisze. Jeszcze mam Chopina, ale bardziej zaśpiewanego niż zagranego, a zaśpiewanego przez Novi. Novi znaczy się Novi Singers. Proszę bardzo. Mówiłem, okładka mintowa? Nie, okładka VG, ale płyta mintowa. I wszystkim zakochanym jeszcze mam coś. Wszystkim zakochanym w Skaldowie, proszę bardzo. Wszystkim zakochanym w Skaldowie, którzy chyba proponują. Dajcie mi snu godzinę cichą. Tak, chociaż godzinę wytchnienia dla tych zakochanych. Turbadurów nie było,
Skaldowie byli, trubadurów nie, ale kokaina była i JJK. JJK album Trubadur i tu pierwsza strona, ostatni utworek, Cocaine. Cocaine, bardzo znany utwór, zwłaszcza w wykonaniu Erika Claptona. Okej, okay, teraz coś po francusku. Patricia Kaas, Mademoiselle Chanté. To jej okładka mintowa, koperta mintowa i płyta mintowa. Tak samo Patricia Kaas, Saint-Dévier. Okładka mintowa, koperta mintowa. I płyta mintowa. To samo dotyczy grupy ABBA, The Singles. Pierwsze 10 lat. Gatefold to okładeczka mintowa, koperty mintowe jeszcze i płyty mintowe. I teraz mamy coś znowuż po francusku, a właściwie po włosku, nawet nie po francusku. Jean-Paul Belmondo, Der Profi, czyli profesjonalista, tak. Muzyka Ennio Morricone i tutaj znajduje się taki przebój, hit, Chai Mai. Druga strona, 3.30, ostatni kawałeczek na płytce. Teraz to był 81 rok, 82 w Niemczech wydane. A teraz mamy płyty wydane w 91 roku. Płyty, bo dwie mam takie. Czyli w okresie, gdzie winyli się w sumie nie wydawało, wydawało się tylko kompakty. Grupa nazywa się Bee Gees, High Civilization. 91 rok. Okładka brudna trochę z tyłu do umycia, ale koperta jest inna, od Paula McCartneya, czyli tą zostawię, białej nie będę wkładał, niech zostanie Paul McCartney. Tutaj Sting, The Soul Cages, okładka taka excellentowa plus, płyta mintowa. To już na tyle lat 90., 91 roku, a teraz wracamy do lat 70. Coś około 75-6 roku pojawiła się płyta The Best Of. The Best Of, ale czyja? Uriah Heep, The Best Of, mam dwa albumy. To jest ten jeden z pierwszych z tych dwóch, ze słabszą okładką. Tamten zdaje się ma lepszą okładkę. Ale to w następnym filmie, znaczy w następnych paru filmach się pojawi. I co my tu między innymi mamy? Lady in Black, Easy Living, Gypsy, The Wizard, Julie Morning. Takie kawałeczki, takie przeboje, tak, przeboje, rockowe przeboje grupy Uriah Heep. Ultravox, Orange in Eden, Furia, NL Eden. Dlaczego dwa tytuły? Oryginalny duży, a pod spodem mamy malutkimi literkami po hiszpańsku. Dlatego, że wydana płyta została w Hiszpanii w 81 roku. Hiszpania, lakierowana okładeczka. Teraz mamy Stanley Clark, Journey to Love. Holandia, mintowa płyta. A tutaj mamy grupę Clannad i ich piąty album. Piąty album Clannadu, a zarazem drugi album, na którym wystąpiła Enya. Enya wystąpiła z grupą Clannad tylko na czwartym i na piątym albumie, gdzie użyczyła swojego głosu i zagrała na klawiszach. Wytwórnia Taro Records i Enya. I grupa Clannad. Mark Almond, The Stars We Are, bardzo fajny albumik i tutaj między innymi śpiewa Mark Almond w duecie Something Gotten Holden of My Heart. Eugeniusz Pitney i Mark Almond. Gene Pitney, Mark Almond, jednej z piosenek właśnie. Marka Almonda, nie, Gina Pitneya, to Gene Pitney zaśpiewał tą piosenkę w latach 60. był wielkim przebojem i powtórzono w 86 roku. Nie, w 88 roku tą piosoneczkę. Okej, okay, dwie ostatnie płyty to amerykańskie wydanie pana, chociaż pisze, że I am the great, jestem wielki, a on był naprawdę mały, najmniejszy w Beatlesach. To Ringo Starr, Blast from your past. Błysk z twojej przeszłości. No zabłysnął faktycznie kilkoma przebojami, chociażby You're 16, czy Back of Boogaloo, czy chociażby Only You. Nie The Platters Only You, Ringo Starr Only You. Amerykańskie wydanie i na zakończenie Jennifer Warner's The Best Of. Kanadyjskie wydanie. I to by było na tyle. Dzięki bardzo. Słuchajcie, zapraszam was do następnego spotkania, i które już niebawem. To na razie, trzymajcie się. Hej!